Jnana Timidanda Shyajanaganasalakayam Shri Rupam Sagadatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Purijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalalita Shri Vishaka Vitamsta He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwabhanu Stute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tiruvascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Nectar Devotion, Chapter 32, Symptoms of a Continuous Ecstasy. You can hear me okay? Yes, Guru Maharaj. The continuous ecstasy of love can remain like a powerful king, subduing all temporary manifestations of love, as well as any opposing element of anger. It can be exhibited directly or indirectly, and thus ecstatic love can be described as direct or indirect. These symptoms of ecstatic love are possible only when one is fully situated in a transcendental position. Direct ecstatic love can be divided into two groups, namely selfish and selfless. Czytamy Nektar Oddania, rozdział 32, symptomy bezustannej ekstazy. Bezustanna ekstaza miłości może trwać jak potężny król, pokonując wszystkie przejściowe manifestacje miłości, jak również jakiekolwiek przeciwstawne elementy złości. Może ona przejawić się bezpośrednio czy pośrednio i tak ekstatyczna miłość może być opisana jako bezpośrednia albo pośrednia. Te symptomy ekstatycznej miłości są możliwe jedynie wtedy, kiedy ktoś jest całkowicie usytuowany na pozycji transcendentalnej. Bezpośrednia ekstatyczna miłość może zostać podzielona na dwie grupy, mianowicie egoistyczną i pozbawioną egoizmu. So you can see that this is pretty advanced stuff. Widzimy, że to jest dosyć zaawansowany temat. It's almost like we're learning something just from a technical point of view, but to really understand it, we have to come to the point of ecstatic love. I możemy tutaj jakoś się nauczyć tych rzeczy z technicznego punktu widzenia, ale żeby to naprawdę zrozumieć, to należy dojść samemu do tego punktu ekstatycznej miłości. One thing it can do for us, neophytes, that it can help us understand that we are neophytes. I to także pomoże nam zrozumieć, że tak naprawdę my jesteśmy neofitami. In other words, we should always remain meek and humble because we see that we're far away from the goal of Krishna Prema. I to pozwoli nam pozostać na platformie pokornej, ponieważ będziemy w stanie zobaczyć, że jesteśmy bardzo daleko od tej platformy Krishna Premy. So no one should become proud. Oh, I did so much service with Krishna. I did more than you, therefore I'm better than you. Like these kind of moods come into the neophyte, but we want to rise above the neophyte stage and become steady. I nikt nie może wtedy stać się dumny z tego, że już jest taki zaawansowany, ponieważ jesteśmy w stanie zobaczyć, że jesteśmy na tej platformie neofickiej nadal i możemy w taki stały sposób robić postęp. So this information will keep us humble and it will also
allow us to appreciate those who are really advanced and at this level of ecstatic love. I to pozwoli nam pozostać na pokornej platformie i będziemy w stanie też docenić dobrze właściwie te osoby, które już doszły do tej zaawansowanej, transcendentalnej platformy. And we won't try to imitate them, but we'll be happy to follow in their footsteps because they're so exalted. I nie będziemy ich imitować, ale będziemy starać się podążać w ich ślady, ponieważ to są bardzo wzniosłe osoby. When non-contradictory symptoms of ecstatic love are distinctly manifest, any contradictory symptoms create a sense of abomination. Contradictory ecstatic love is called selfish. That ecstatic love, which can adjust all contradictory or non-contradictory symptoms, is called direct selfless love. These selfless symptoms can again be divided into five groups: neutrality, servitorship, fraternity, parenthood, and conjugal love. Such ecstatic love assumes a particular mode in contact with different objects of love. Kiedy wyraźnie zostają zamanifestowane zgodne symptomy ekstatycznej miłości, wtedy jakiekolwiek symptomy sprzeczne stwarzają uczucie odrazy. Sprzeczna ekstatyczna miłość jest nazywana egoistyczną, a ta ekstatyczna miłość, która może pogodzić wszelkie sprzeczne i zgodne symptomy, jest nazywana miłością bezpośrednią, pozbawioną egoizmu. Te pozbawione egoizmu symptomy można dalej podzielić na pięć grup: neutralność, służenie, obywatelstwo, rodzicielstwo i miłość małżeńska. Taka ekstatyczna miłość przyjmuje określony charakter w zależności od kontaktu z różnymi obiektami miłości. Another benefit we have by reading this literature is that we can begin to appreciate how exalted Rupa Goswami is, how exalted Srila Prabhupada is, that they're explaining this subject very scientifically. Inną korzyść, jaką możemy odnieść czytając te tematy, jest taka, że możemy docenić, jaką wzniosłą osobą jest Srila Rupa Goswami i Srila Prabhupada, że w naukowy sposób wyjaśniają te tematy. I mean, if somebody asked us to write something like this, we couldn't do it because we have no experience of this non-contradictory pure love of God. I my sami byśmy nie byli w stanie napisać takich rzeczy, ponieważ nie mamy doświadczenia, by opisywać tą niesprzeczną miłość do Boga. And we can also appreciate why Lord Jesus said, I have more to tell you, but you don't have the ears to hear it. I też możemy docenić to, co powiedział Jezus Chrystus. Ja mam wam o wiele więcej do powiedzenia, tylko wy nie macie w tej chwili uszu, by tego słuchać, by to usłyszeć. Because he was preaching to the lowest class people, so he just had to tell them the basic things. God is great, you're small, the same with Muhammad. Ponieważ on nauczał do prostych ludzi i mógł im jedynie wyjaśnić takie podstawowe rzeczy, że Bóg jest wielki, ty jesteś mały. Tak samo było z Mohametem. So we're not proud, but we feel ourselves very fortunate that we've connected with the most advanced lovers of God. My nie jesteśmy dumni, ale możemy uważać, że jesteśmy w najbardziej szczęśliwej pozycji, że weszliśmy w kontakt z takimi czystymi wielbicielami Boga. So when I was asked to Prabhupada, how can we have this good fortune? Prabhupada said, yes, I have given it to you, now you give it to others. Jak ja się spytałem Prabhupada, w jaki sposób my otrzymaliśmy to takie szczęście, i Prabhupada powiedział, ja was tym obdarzyłem i teraz ty obdarz tym innych. So we can give it to others by distributing Prabhupada's books, by telling them to come to the temple, etc. There's an easy way for us to distribute this knowledge. I możemy dać to innym poprzez nauczanie, poprzez rozpowiadanie książek, poprzez przyprowadzanie ludzi do świątyni. I są to proste sposoby, w jaki sposób możemy dzielić się tą wiedzą. So Prabhupada has given us everything. We're not at the point of highest love of God, but he's given us the process
If we take it sincerely, without duplicity, then we can also come to this level of pure love of God. Prawopad dał nam wszystko. My nie jesteśmy na najwyższym etapie miłości do Boga, ale Prawopad dał nam proces, w jaki sposób to osiągnąć. Jeżeli będziemy szczerze za tym podążać, to osiągniemy ten cel. So this will help us to be patient while we're here in the material world, to go on with the so many trials will be there, so many obstacles and so many problems, but we have the goal, paramgati, so we're just going forward. Very calmly. I to pozwoli nam być cierpliwymi, ponieważ będziemy stawani pod tak wiele prób, będziemy musieli spotkać tak wiele trudów, ale gdy mamy ten przed oczami najwyższy cel, paramgati, wtedy będziemy mogli iść w tym kierunku. And because we have that goal, we can see if we're coming closer or not. I ponieważ my mamy ten cel, wtedy będziemy w stanie też zobaczyć, czy się do niego zbliżamy, czy nie. How will we see? Yes, Krishna will reciprocate with us in such a way that we'll be able to continue the path and as able to associate with those who are also sincere to follow the path. I też będziemy w stanie zobaczyć, że jak jesteśmy szczerzy, Krishna będzie nam się odzajemniał na tej ścieżce i też będziemy widzieć, że osoby, które także podążają właściwie, także otrzymują to odzajemnienie. Neutrality can be further subdivided into general, transparent and peaceful. An attraction for Krishna by the people in general or by children cannot take any specific or satisfactory position. It can be manifest sometimes in trembling of the body and changing of the color of the eyes to red, white, etc., although there is no symptom of any particular affection. Neutralność. Neutralność może być dalej podzielona na ogólną, przeźroczystą i spokojną. Atrakcja do Kryszny występująca u ogółu ludzi czy dzieci nie może przyjąć jakiejś szczególnej czy zadowalającej pozycji. Czasami może się ona manifestować w drżeniu ciała i zmianie koloru oczu na czerwony, biały itd., chociaż nie występują żadne symptomy jakiegoś szczególnego uczucia. One old man was told by a young man, just see how this child, only 3 years old, is so jubilant. Simply by seeing Krishna, he is running so swiftly, making a tumultuous sound. Just see. This is an instance of neutrality, of neutral ecstatic love in the heart of a child without any specific subdivision. Kiedyś jakaś młoda kobieta powiedziała do starca, spójrz tylko, jak bardzo radosne jest to dziecko, chociaż ma tylko 3 lata. Jedynie po ujrzeniu Kryszny biega ono tak szybko i głośno krzyczy. Spójrz tylko. Jest to przykład neutralnej, ekstatycznej miłości w sercu dziecka, bez żadnego szczególnego podziału. Due to the different types of attraction for Krishna, there are different varieties of devotees. Their symptoms are manifest transparently, just like jewels. Z powodu różnego przywiązania do Kryszny są różnego rodzaju baktowie. Ich symptomy manifestują się przezroczyście, niczym klejnoty. It is said that a great devotee, Brahman, would sometimes address the Supreme Personality of Godhead as master, and sometimes he would joke with the Lord using different kinds of familiar words. Sometimes he would protect the Lord with a fiala affection, and sometimes he would cry out to the Lord, addressing him as his beloved. And sometimes he would meditate on the Lord as the super soul. Jest powiedziane, że pewien bhakta, brahmin, czasami zwykł zwracać się do najwyższej osoby Boga jako do Pana, czasami żartował z Panem, używając różnego rodzaju poufnych słów. Czasami zwykł chronić Pana synowskim uczuciem, czasami nawoływał Pana, zwracając się do Niego jako ukochanego, a czasami medytował o Nim jako o duszy najwyższej. This means that the Brahmin expressed his ecstatic loving symptoms in different ways at different times, but in each instance, because of ecstatic love, the Brahmin merged himself in the ocean of happiness and became situated in pure love. Thus he was a transparent medium, like a jewel, that shows reality in varying colors according to its own nature. Oznacza to, że Brahmin wydarza swoje ekstatyczne symptomy miłości w różny sposób, w różnym czasie.
ale za każdym razem z powodu ekstatycznej miłości pogrążał się on w oceanie szczęścia i osiągnął ten stan czystej miłości. W ten sposób był on przezroczystym medium. Podobnie jak klejnot, który okazuje rzeczywistość w różnych kolorach odpowiednio do swojej własnej natury. When the great sage Narada was glorifying the pastimes of the Lord with his Veena, the four Kumaras headed by Sanaka, although merged in the impersonal conception of Brahman, were trembling all over. Another devotee wants to explain, although I can achieve liberation simply by serving the devotees, my mind is still very much anxious to see the Supreme Personality of Godhead, whose bodily complexion is just like a dark cloud. When a devotee is so anxious to contact the Supreme Personality of Godhead, that can also be accepted as a symptom of neutral love. Kiedy wielki mędrzec Narada wysławiał dozywki Pana, grając na swojej winie, cztery kumarowie na czele z Sanaką, chociaż pogrążeni w bezosobowej koncepcji Brahmana, drżeli na całym ciele. Inny bhakta pewnego razu wykrzyknął, chociaż jedynie poprzez służenie bhaktą mogę osiągnąć wyzwolenie, to pomimo to mój umysł bardzo pragnie ujrzeć na wyższą osobę Boga, którego cera jest koloru ciemnej chmury. Kiedy bhakta tak bardzo pragnie nawiązać kontakt z najwyższą osobą Boga, to to również może zostać przyjęte za symptom neutralnej miłości. Generally, a devotee of Lord Krishna can be placed into one of three groups. One group consists of those who are completely dependent on the merciful affection of the Supreme Personality of Godhead. Another group consists of devotees who are dealing with Krishna on friendly terms. And a third group consists of those who are dealing with Krishna as his superior with parental affection. These three classes of devotees gradually develop different relationships of transcendental mellow with the personality of Godhead. When the attraction for Krishna is based only on one particular humor, that is called Kevala, or pure state. One in this pure state of devotional service gradually develops the desire to follow in the footsteps of an eternal associate of Krishna, that is to follow in the footsteps of Vasala, the personal attendant of Krishna in Goloka Vrindavan, or to follow Krishna's friends like Sridham and Sudham, or to follow Nanda and Yasoda devotees in parenthood. Ecstatic love for Krishna is never manifest directly with Krishna himself. The devotee has to follow in the footsteps of the eternal associates of Krishna in Goloka Vrindavan. Smaki czyste i połączone. Na ogół bhaktę Krishna można zaliczyć do jednej z trzech grup. Do jednej grupy zaliczani są ci, którzy całkowicie polegają na miłosierdziu najwyższej osoby Boga. Do drugiej należą ci, którzy są w przyjaznych stosunkach z Krishną. A do trzeciej, którzy grają rolę jego zwierzchników, darząc go rodzicielskim uczuciem. Te trzy klasy baktów stopniowo rozwijają różne związki transcendentalnego smaku z osobą Boga. Kiedy atrakcja do Kryszny jest oparta jedynie na jednym określonym nastroju, to nastrój ten nazywany jest kewala, czyli stanem czystym. Osoba będąca w tym czystym stanie służby oddania stopniowo rozwija pragnienie podążania śladami jakiegoś wiecznego towarzysza Kryszny. Na przykład podążanie śladami Rasali, będącego osobistym sługą Kryszny na Goloce Vrindavanie, albo śladami przyjaciół Kryszny, takich jak Sridhama i Sudama, albo śladami Nandy i Jasiody, baktów będących rodzicami Kryszny. Ekstatyczna miłość do Kryszny nigdy nie jest manifestowana bezpośrednio w stosunku do samego Kryszny. Bhakta musi podążać śladami wiecznych towarzyszy Kryszny na Goloce Vrindavanie. This is one point. We shouldn't think, last night I saw Krishna and I was dancing with him or something. No, first we have to go through the devotees. Therefore, Lord Chaitanya says, Das Das Anudas. We're the servant of the gopis in Vrindavan. I to jest ważny punkt. Ktoś sobie może wyobrażać, że ja ostatnio widziałem Krishna, z kim tańczyłem, ale tutaj widzimy, że musimy zawsze się zwracać do Krishna poprzez jego wielbicieli, tak jak Pan Chaitanya Mahaprabhu mówi, Dasa Das Anudasa. Jest sługą Gopi. But that also is only for one who is advanced. We have to be completely situated beyond the modes of material nature. And before we can start meditating on who we want to follow, which one of the eternal liberated souls do we want to follow? Otherwise, how do we know who? Because we're still being, we're being guided by our mind. The mind has no access to this kind of level. I to także jest jedynie dla bardzo zaawansowanych osób, ponieważ żeby to osiągnąć, to musimy wiedzieć, musimy już tak, musimy wstać,
Musimy być już na zaawansowanym poziomie, na tym, żeby być wiedzieć, za kim podążać, ponieważ w innym wypadku będziemy na platformie umysłu i umysł będzie nam mówił, za kim podążać. But still, we can appreciate this is the process. We have to first approach Krishna through his devotee. Ale nadal powinniśmy docenić, że to jest ten proces i powinniśmy zbliżać się do Kryszny poprzez wielbiciela. Therefore, we say by the mercy of Krishna one gets a guru, by the mercy of guru one gets Krishna. I dlatego mówimy, że dzięki łasce Kryszny ktoś otrzymuje guru, a dzięki łasce guru ktoś otrzymuje Krysznę. So Krishna, Prabhupada is the Shiksha guru for everybody next 10,000 years, and he can be your main link to Krishna, or your Diksha guru can be your main link. That will depend on your desire. I Śla Prabhupada jest naszym Shiksha guru przez następne 10 tysięcy lat i on może być naszym głównym połączeniem z Kryszną, albo nasz Diksha guru może być naszym głównym połączeniem z Kryszną i to zależy od naszego pragnienia. Then by mercy of guru we get Krishna. I dzięki łasce guru my otrzymujemy Krysznę. When transcendental humors in relationship with Krishna become mixed, that is, when the relationship with Krishna and friendship, servitorship, and parental love becomes mixed together, the result is called mixed humor or flavor. Such mixed transcendental flavors are manifest by such devotees as Uddhava, Bhima, and Mukara, the personal attendant of Mother Yasoda. Although devotional humors are sometimes found in mixtures, a particular humor is always found to be prominent and a constant factor. Kiedy transcendentalne nastroje w związku z Kryszną ulegają zmieszaniu, na przykład kiedy ma miejsce połączenie związku przyjaźni, służenia i miłości rodzicielskiej w stosunku do Kryszny, to rezultat tego jest nazywany nastrojem czy smakiem zmieszanym, połączonym. Takie połączenie transcendentalnych smaków jest manifestowane przez takich bhaktów jak Uddhava, Bhima i Mukhara, osobista służąca matki Jasiody. Chociaż te różne nastroje służby oddania czasami występują w połączeniu, zawsze przeważa jakiś określony nastrój i jest on ciągłym, trwałym czynnikiem. That prominent humor is to be accepted as the devotee's main relationship with Krishna. For example, Uddhava is in a relationship with Krishna as a friend, but an Uddhava's character is a trace of servitorship to Krishna. A trace of servitorship is also visible. Such friendship is called friendship in reverence. The friendship typified by Sridham and Sudham, however, is a standard of friendship without any tinge of reverence. Ten główny nastrój jest przyjmowany za główny związek z Kryszną. Na przykład Udawa jest w związku z przyjaźnią z Kryszną, ale w charakterze Udawy widoczny jest również ślad postawy służenia. Taka przyjaźń jest nazywana przyjaźnią pełną czci. Natomiast przyjaźń obrazowana przez Sridhamę i Sudhamę jest standardem przyjaźni bez jakiegokolwiek cienia czci. So Uddhava is considered a very advanced devotee. So we shouldn't think that no, we're better than Uddhava because we have a direct relationship with Krishna, spontaneous as a gopi or a cowherd boy. Uddhava jest bardzo zaawansowanym wielbicielem i nie powinniśmy myśleć, że my jesteśmy lepsi od Uddhavy, że mamy jakiś bezpośredni związek z Krishnem jako gopi czy chłopiec pasterz. But that's the danger of imagining who we should follow of the liberated souls. If we think, oh, tomorrow I think I'll follow the cowherd boys or one associate of Krishna, then that may be just imagination. I to jest niebezpieczeństwo, że możemy sobie wyobrażać, za kim powinniśmy podążać jako wyzwolona dusza. I możemy sobie jedynie wyobrażać, że będziemy podążać za taką czy taką osobą. But if we go on with our service to Srila Prabhupada and his mission, then Prabhupada or his representatives will help us come to that level of spontaneous love. Ale jeżeli będziemy próbowali podążać, próbowali pomóc misji Śla Prabhupada, wtedy Śla Prabhupada pomoże nam w zrozumieniu, za jakim powinniśmy podążać, jak osiągnąć ten wzniosły poziom.
Subordinate ecstatic love. The devotees who always think of Krishna as a superior are in subordinate ecstatic love. For such a devotee, the concept of inferiority to the Lord is very prominent, and he rarely takes interest in any other kind of transcendental loving union with the Lord. In the Mukunda Mala Socha, compiled by King Kulashekara, one of the prayers says, "My dear Lord, you are the deliverer of living entities from the hellish condition of materialistic life. But that does not matter to me. Whether I'm elevated to the heavenly platform or remain in this earthly planet, or am I dispatched to some hellish planet, that does not matter at all to me. My only prayer is that at the time of my death, I may simply remember your two beautiful lotus feet, which are just like lotus flowers fructifying during the autumn season." Ekstatyczna miłość do Kryszny jako kogoś nadrzędnego. Bo kto wie, którzy zawsze myślą o Krysznie jako kimś nadrzędnym, są w ekstatycznej miłości w podporządkowaniu. Dla takiego bhakty właściwe jest uczucie niższości wobec Pana. I rzadko interesuje się on jakimś innym transcendentalnym nastrojem miłości z Panem. Jedna z modlitw umieszczonych w Mukunda Mala Stotra skompilowanej przez króla Kulashekara mówi: "Mój drogi Panie, Ty jesteś wyzwolicielem żywych istot z piekielnych warunków materialistycznego życia. Ale nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Wszystko mi jedno, czy zostanę promowany na planety niebiańskie, czy pozostanę na tej ziemskiej planecie, czy też zostanę zesłany na jakąś planetę piekielną. Modlę się jedynie o to, abym w czasie śmierci mógł pamiętać jedynie Twoje piękne stopy, podobne owocującym lotosom w jesieni." So we can say King Kulashekara is a very, very advanced devotee, but still, if we look objectively, we have to conclude that Sri Dham and Sudham are even more advanced because there's no tinge of reverence in their love. I tutaj Kulashekara jest bardzo zaawansowanym wielbicielem, ale jeżeli tak spojrzymy na to właściwego punktu widzenia, to dojdziemy do konkluzji, że Siddhama i Sudama są jeszcze bardziej zaawansowani, ponieważ nie ma w ich uczuciu tego nastroju bycia, że bycia podrzędnym w stosunku do Pana. As far as friendship is concerned, now we have friendship, those high grade devotees who are almost like Krishna are considered to be great authorities in the modes of friendly relationship with the Supreme Personality of Godhead. On that friendly platform, there are different kinds of laughing and joking conversations. And an example of such a friend relationship with Krishna is described in the Srimad Bhagavatam when Krishna was once thinking, "Today, while I was engaged in tending the cows in the pasturing ground of Vrindavan, I went to collect some flowers in a beautiful garden. At that time, my friends and cowherd boys were unhappy even to tolerate a 2-minute separation from me. And when they found me, there was competition between us as to who would touch the other first with the flowers we had in hand." Przyjaźń. Jeśli chodzi o przyjaźń, to ci wysoko postawieni bhaktowie, którzy są prawie jak Kryszna, są uważani za wielkie autorytety odnośnie związku przyjaźni z najwyższą osobą Boga. Na tej platformie przyjaźni występują różnego rodzaju konwersacje, pełne śmiechu i żartów. Przykład takiego przyjaznego związku z Kryszną jest opisany w Śrimad Bhagavatam, kiedy Kryszna pewnego razu myślał: "Dzisiaj pasąc krowy na pastwiskach Vrindavany, poszedłem do pięknego ogrodu, aby nazbierać trochę kwiatów. Wówczas moi przyjaciele, chłopcy pasterze, nie mogą nawet znieść nawet 2-minutowej rozłąki ze mną. Zaczęli mnie poszukiwać. I kiedy mnie odnaleźli, urządziliśmy zawody, kto kogo pierwszy dotknie kwiatami, które mieliśmy w rękach." So again, it says here, those devotees are almost like Krishna. Just see how advanced they are. I tu też jest wspomniane, że ci bhaktowie są prawie jak Krishna i możemy zobaczyć, jak bardzo są zaawansowani. They're so advanced that they can criticize Krishna right to his face and still there's no offense. Oni są tak zaawansowani, że mogą nawet prosto w twarz krytykować Krishna, ale dlatego, że są na takiej platformie, tam nie ma kwestii obrazy. One friend criticized Krishna thus: "My dear Damodar, although you have been defeated by Sri Dham and have been sufficiently minimized in strength by a false expression of strength, you have somehow covered your shameful condition of defeat."
Jeden przyjaciel skrytykował Krysznę w ten sposób. Mój drogi Damodaro, chociaż Sridhara pokonał cię i wystarczająco osłabił, to poprzez fałszywy pokaz siły w jakiś sposób udało ci się zataić tę haniebną porażkę. We can just appreciate how advanced these intimate friends of Krishna are. I możemy to docenić, jak zaawansowani są ci przyjaciele Kryszny. So we may think, oh yes, I want to be a cowherd boy, I'll meditate on Sridhar, but not so easy to come to that point of qualification. I możemy sobie myśleć, że ja chcę być jak chłopiec pasterz, będę medytował o Sridharze, ale to nie jest tak, wcale takie łatwe, żeby dojść do tego punktu kwalifikacji. When there was a group in Los Angeles in the 1970s, and they called themselves Gopi Baba Club. They were only reading about Krishna and the Gopis from Prabhupada's books. Była taka grupa w latach 70. Gopi Baba Club w Los Angeles, którzy czytali jedynie rozrywki Kryszny z Gopi z książki Śle Prabhupada. When Prabhupada came there, he was very disturbed by this club. I gdy Prabhupada się o tym dowiedział, on był bardzo zaniepokojony poprzez ten klub. He said, if people come to this platform artificially, then the preaching will stop. I powiedział, że jeżeli ludzie będą starali się dojść do tej platformy w sztuczny sposób, wtedy nauczanie zostanie powstrzymane. And the mantra he gave was, first of all, deserve, then desire. I mantrą, którą wtedy nam dał, była następująca. Najpierw zasłuż, a potem pragnij. In other words, do you deserve to be a cowherd boy? Do you deserve to be a gopi? First of all, we should qualify ourselves. Innymi słowy, czy ty zasługujesz na to, by być chłopcem pasterzem, czy zasługujesz na to, by być gopi, więc najpierw powinniśmy stać się kwalifikowani. What to speak of the those who are superior to Krishna, like the parents. A co mówić o osobach, które są nadrzędne w stosunku do Kryszny, jak jego rodzice. When Mother Yasoda heard that Krishna's cows were being forcibly moved by the strong servants of Kamsa, and that the tender cowherd boys were trying to protect their cows, she began to think, how can I protect these poor boys from the invasion of Kamsa's servants? This is an instance of superior attitude in a devotee. Rodzicielstwo, czyli nadrzędność. Kiedy matka Jaszoda usłyszała, że potężni słudzy Kamsy siłą rozpędzili krowy Kryszny i że dozorujący chłopcy pasterze usiłowali chronić swoje krowy, zaczęła myśleć, w jaki sposób mogę chronić tych biednych chłopców od ataków słup Kamsy. Jest to przykład postawy zwierzchnictwa czy starszeństwa u Bhakty. As soon as Mother Yasoda found her son Krishna returning to the pasture, she immediately began to pat him, touching his fingers to the cheeks of the Lord. Ganga Devi Das, he wants to speak. Mataji Ganga Devi Das, i wyłącz mikrofon, jak masz włączony ciągle. Skoro tylko matka Jasioda ujrzała, że jej syn Kryszna powrócił z pastwiska, natychmiast zaczęła go głaskać, dotykając swoimi palcami policzków Pana. So again, we may want to follow in the footsteps of Mother Yasoda, but how do we know if that's really our rasa? I jeżeli chcemy podążać w ślady matki Jasiody, to skąd możemy tak naprawdę wiedzieć, że to jest akurat nasza rasa? Better to remain in our position, serve from wherever we are, very seriously. We can assist Srila Prabhupada, and then we get more purified. We'll get more mercy. Then Krishna will make it clear to us. The Guru will make it clear to us what is our actual position. I możemy z pozycji, na której się znajdujemy, asystować misji Śla Prabhupada i wtedy dzięki łasce Śla Prabhupada będziemy w stanie, zostanie nam to ujawnione, jaka jest nasza prawdziwa rasa i będziemy mogli wtedy robić postęp w tym kierunku. We saw practically when Prabhupada was talking with us, it was mostly
and how to develop the preaching. I widzieliśmy w praktyce, gdy Śla Prabhupada do nas przemawiał, on przeważnie poruszał temat, jak rozwinąć nauczanie. And the other side was that we come to the point of strictly following. A drugą stroną tego było, żeby dojść do punktu ścisłego podążania. This is what Prabhupada was encouraging us in every letter. Chant 16 rounds, follow four greater principles and preach. To Prabhupad zachęcał nas do tego w każdym liście, intonuj 16 ród, podążaj za czterema zasadami i nauczaj. So if we take this main instruction from Prabhupada, the prachar and the achar, preaching and the practice, then everything will become clear to us, just like the blue sky. Jeżeli my poważnie podejmiemy się tej instrukcji Śrila Prabhupada prachara i achara, czyli podążanie i nauczanie, wtedy wszystko zostanie nam wyjawione i to będzie takie jasne, jak niebo jest przejrzyste. But if we want to make a shortcut, if we want to cheat, then our progress will stop. Ale jeżeli chcemy zrobić jakiś skrót i skrótem chcemy oszukać, to wtedy nasz postęp zostanie powstrzymany. So that should be our main consideration, to accept everything favorable for our advancing in Krishna consciousness and to reject everything unfavorable. I to powinno być naszym głównym zadaniem, żeby przyjąć te rzeczy, które są korzystne dla służby oddania i odrzucić te rzeczy, które są niekorzystne dla służby oddania. So now we're coming to the highest rasa, conjugal affection. I teraz dochodzimy do najwyższej rasy, miłości małżeńskiej. Above even the umra of love between Krishna and his parents is the relationship of conjugal love. This is exhibited between the Lord and the young gopis in different ways, glancing, moving the eyebrows, speaking very sweet words, and exchanging smiles. Miłość małżeńska znajduje się nawet ponad związkiem miłości, który łączy Krishna z jego rodzicami. Pan i młode gopi objawiali tę miłość w różny sposób poprzez spojrzenia, ruchy brwi, bardzo słodkie słowa i wymianę uśmiechów. So we can desire to be a follower of the gopis. My możemy pragnąć, by podążać w ślady gopi. But it should be das das anudas, the servant of the servant of the servant. Ale to powinno być das das anudas, czyli bycie sługą sługi sługi. So now we have the master is there, who we should serve. It's Śrīla Prabhupāda. Ale teraz osobą, której powinniśmy służyć, jest Śrīla Prabhupāda. For any one of us, if we pray very sincerely, Prabhupāda, please help me to ascertain what is the most pleasing thing I can do for you, and then Krishna will help us more and more. Jeżeli będziemy pragnąć tak szczerze prosić Śrīla Prabhupada, żeby dał nam tą pewność, co go najbardziej zadowoli, to wtedy Śrīla Prabhupada i Krishna będą z nas zadowoleni. But that also we have to be careful not to think that we're on the same level as Prabhupada. Ale też powinniśmy być ostrożni, by nie myśleć, że znajdujemy się na tym samym poziomie, co Śrīla Prabhupada. Now this friend of Krishna, he's criticizing Krishna, but we can't do that with Śrīla Prabhupada. I tutaj widzimy przyjaciel Kryszny, krytykował Krysznę, ale nie możemy tego też krytykować Śrīla Prabhupada z naszej pozycji. Therefore it says, if Guru and Govinda come in front of us, first we should come to the feet of Guru. I też jest powiedziane, jeżeli przed nami pojawi się Guru i Govinda, to najpierw powinniśmy paść do stóp Guru. If we see Guru and Govinda in front of us and we just neglect the Guru and go right to Govinda, then Govinda won't be pleased. A jeżeli pojawi się przed nami Guru i Govinda i pójdziemy bezpośrednio do Govindy, nie zwracając dużej uwagi na Guru, to wtedy Govinda nie będzie z tego zadowolony. So we want to please Govinda, Krishna, yeah, that's the goal. We want to please Govinda. But he's pleased when we assist the exalted Acharya like Śrīla Prabhupada. Jeżeli chcemy zadowolić Guru Govindę, to
powinniśmy wiedzieć, że On jest zadowolony, gdy będziemy starać się asystować Guru i Śrila Prabhupadzie. And everyone can do that. I każdy może to zrobić. But if we think we're more advanced, we don't need Prabhupada, we have relationship directly as a cowherd boy or as a gopi, then our progress will stop. Ale jeżeli my myślimy, że jesteśmy już tak zaawansowani, nie potrzebujemy związku ze Śrila Prabhupada, mamy związek z Kryszną jako chłopiec pasterz czy gopi, wtedy nasz postęp zostanie zatrzymany. But sometimes it's easy to do that because Prabhupada was so humble, so we were thinking he's just like us. I czasami łatwo jest myśleć w ten sposób, ponieważ Prabhupada był bardzo pokorny i my możemy wtedy myśleć, że on jest taki jak my. That's a big mistake. I to jest bardzo duży błąd. There is a statement in the Govinda Vilas to the effect. Srimati Radharani was looking for Krishna very anxiously and almost disappointedly. When there is such an indirect expression of conjugal love, there is smiling, astonishment, enthusiasm, lamentation, anger, dread, and sometimes ghastliness. These seven exchanges of conjugal love form another state of ecstatic love. W Govinda Bilasa znajduje się zdanie tej treści. Śrimati Radharani poszukiwała Kryszny z wielkim niepokojem i prawie z rozczarowaniem. W takim pośrednim wyrażaniu miłości małżeńskiej występują uśmiechy, stłumienie, entuzjazm, rozpacz, złość, lęk, a czasami zgroza czy odraza. In a direct relationship with conjugal love, there is laughter, astonishment, chivalry, lamentation, anger and dread. But there is no ghastliness. These expressions are considered to be the great reservoir of pleasure. When these seven kinds of ecstatic loving exchange are manifested, they attain the status of steadiness by which the taste of conjugal love expands. W bezpośrednim związku miłości małżeńskiej występuje śmiech, zdumienie, rycerskość, rozpacz, złość i lęk, ale nie ma grozy czy odrazy. Te przejawy uczuć są uważane za wielkie rezerwuary przyjemności. Kiedy manifestuje się tych siedem rodzajów ekstatycznej wymiany miłości, osiągają one poziom stałości, poprzez który wzrasta smak miłości małżeńskiej. So this is a lot to digest. To jest dużo do przetrawienia. So in the direct relationship, there is laughter, but no ghastliness. In the direct relationship, there is laughter. But no ghastliness. Laughter, like laughing, yes. Laughter, ha ha ha. A yes, yes. W tej bezpośredniej relacji jest ten śmiech, ale nie ma takiego strachu. Laughter. So now we're going to read about laughter. After he had stolen some curd from the pots of two gopis, Krishna told one of his gopi friends, "My dear beautiful friend, I can take oath that I have not stolen even a drop of curd from your pot. But still your friend Radharani is very shamelessly smelling the flavor of my mouth. Kindly forbid her from this devious policy of putting her face near mine." When Krishna was speaking like this, the friends of Radharani could not check their laughter. This is an instance of ecstasy and conjugal love. Pośrednie wyrazy ekstatycznej miłości, śmiech. Potem jak Krishna ukradł jogurt z naczyń dwóch swoich przyjaciółek gopi, powiedział do jednej z nich: "Moja droga piękna przyjaciółko, mogę przysiąc, że nie ukradłem nawet kropi jogurtu z twojego garnka, ale pomimo to twoja przyjaciółka Radharani bezwstydnie wącha zapach moich ust. Proszę, nie pozwól jej na stosowanie tych przybiegłych sztuczek, by tylko przybliżyć swoją twarz do mojej." Kiedy Krishna przemawiał w ten sposób, przyjaciółki Radharani nie mogły powstrzymać śmiechu. Jest to przykład śmiechu w ekstatycznej miłości. See how fortunate we are. We can discuss how Radha and Krishna, how Krishna is teasing Radharani and the gopis.
Możemy zobaczyć, jak mamy wielkie szczęście, może możemy dyskutować te tematy, w jaki sposób Krishna w taki sposób ma relacje z Radharani i jej przyjaciółkami. And the gopis are laughing. I gopi się śmieją. So we meditate on this kind of thing, then we can give up this mundane lust, this mundane sex life. I gdy medytujemy o tego rodzaju rzeczach, wtedy możemy porzucić te materialne, przyziemne pożądanie i życie seksualne. Otherwise, it's not possible to give up sex attraction. W innym wypadku to nie jest możliwe, by porzucić życie seksualne. The story is there of the king. He was getting to be, you know, 55, 60 years old. So he went to his Brahmin minister and he said, when is this desire for sex life finished? Jest pewna historia o królu, który miał 55-60 lat i udał się do swoich doradców, braminów i spytał się, kiedy skończy się to pragnienie seksualne. So the Brahmin said, wait for some time and I'll give you the proper understanding. I Brahmin odpowiedział, poczekaj jeszcze trochę czasu, ja ci wtedy dam właściwe zrozumienie. So after a few weeks, the Brahmin came to the king and he said, come with me now and I'll give you the evidence of when the sex life is finished. I po paru tygodniach ten Brahmin powiedział, chodź teraz ze mną, ja ci pokażę, kiedy to pragnienie seksualne się kończy. And he said, bring your daughter. The princess was there, beautiful 17-year-old girl. I powiedział, weź ze sobą swoją córkę, piękną księżniczkę, która miała 17 lat. So they went to the village, some village outside, and they came into one house there, a cottage, and they were on the bed, the old man was dying, and the relatives were all there. I przybyli do pewnej wioski i tam w jednym domu jeden krewny opuszczał ciało i jego rodzina bliska także z nim była. So then the minister said, bring your daughter here in front of this man. I ten minister powiedział, przyprowadź swoją córkę przed oblicze tego człowieka. So the girl was put in front of the old man who was dying, and everybody could see he was lusty after her. I gdy ta dziewczyna pojawiła się przed tym umierającym człowiekiem, każdy mógł to zauważyć, że on czuł do niej pożądanie. So this is the answer. I to jest odpowiedź. It never finishes. To nigdy się nie kończy. Only way you can finish lust, you have to turn it into love. W jedyny sposób, jaki możesz porzucić swoje pożądanie, to poprzez zamianę na miłość. So we hear about Radha and the gopis and Krishna's their dealing and the coward book. Then we begin to have a higher taste. Jeżeli będziemy słuchać tych rozrywek Radharani i Gopis Krishna, to wtedy będziemy także mogli rozwinąć wyższy smak. When we go into the kirtan and chant and dance, then we get a higher taste. I gdy idziemy na kirtan, tańczymy i intonujemy, wtedy także otrzymujemy wyższy smak. When we listen carefully to our japa, we get a higher taste. Then we can give up this lust. I gdy z uwagą słuchamy naszego japa, wtedy otrzymujemy ten wyższy smak także i wtedy możemy porzucić to pożądanie. Otherwise, it's not possible. W innym wypadku to nie jest możliwe. So that even at the time of death, we'll still be lusting. Nawet w momencie śmierci będzie się pożądliwym. Okay, any questions, comments? Guru Maharaj, I would like to ask that regarding this following of footsteps, because you know we know that it's like no need to choose someone to follow in footsteps on our level, but from the other side, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was propagating, he's giving freely this conjugal love. So I don't know if my understanding is properly that if we're chanting Hare Krishna Maha Mantra, when we automatically follow in the footsteps of the gopis, this is the potency of the Maha Mantra Hare Krishna. Translate.
Ja spytałem się odnośnie tych podążania za różnymi wyzwolonymi osobami i rozumiem, że nie ma potrzeby wybierać takiej osoby na tym poziomie, ale też Pan Chaitanya Mahaprabhu dał nam to, rozdawał za darmo miłość małżeńską i też moje zrozumienie jest takie, że poprzez internowanie Mahamanty Hare Krishna automatycznie podążamy śladami Gopi i to jest taka właśnie siła Mahamanty Hare Krishna. But still, there is said that the in the Gaudiya Vaishnavas, those who follow Lord Chaitanya, they can be of the two categories, either cowherd boys or gopis. Ale też jest powiedziane, że Gaudiya Vaishnavowie, którzy podążają tą ścieżką, mogą być dwóch kategorii, albo chłopcy pasterze, albo gopi. But as we mentioned before, in order to understand what is your relationship with Krishna? You have to first to get the mercy of the Acharya. I najpierw, żeby to zrozumieć, jak już mówiłem wcześniej, żeby zrozumieć naszą relację, trzeba zdobyć łaskę Acharyi. So that means you have to get Lord Nityananda's mercy also. I trzeba także zdobyć łaskę Pana Nityanandy. And Prabhupada is the Shaktivesha of Lord Nityananda. So we shouldn't jump over. We should first become very, very good followers and devotees of Śrīla Prabhupada. I nie powinniśmy na tym przeskakiwać. Powinniśmy najpierw stać się bardzo, bardzo starać się dobrze podążać za Śrīla Prabhupadem, Panem Nityanandą. Then at the right time, it'll be revealed to us. Am I a cowherd boy? Am I a gopi? I wtedy to będzie nam wyjawione w odpowiednim czasie, czy jestem chłopcem pasterzem, czy gopi. Otherwise, it's imagination. W innym wypadku to jest jedynie wyobrażanie. The example is given if a child is too much interested in sex life, then you think it's not normal, it's not healthy. Jest też taki przykład, jeżeli dziecko jest zainteresowane życiem seksualnym, to możemy myśleć, że to nie jest właściwe, to nie jest zdrowe. Because he's not mature enough to understand what is this sex impulse. Ponieważ on nie jest na tyle dojrzały, by zrozumieć ten impuls seksualny. He's not equipped to understand that. On nie jest w tej chwili, nie ma takiego, nie ma możliwości, żeby zrozumieć to teraz. But in the same way, we're not equipped to understand what is the conjugal love and what even what this this coward boy who's criticizing Krishna, we're not equipped to understand this. I w ten sam sposób nie jesteśmy w stanie zrozumieć tej miłości małżeńskiej, tak jak ci chłopcy pasterze, którzy krytykowali Krysznę, także nie jesteśmy tego zrozumieć. Therefore, we should just serve and then gradually we'll get a little more realizations, first of all, that we're not this body. I dlatego powinniśmy służyć i wtedy dostaniemy więcej realizacji, że nie jesteśmy tym ciałem. And then we become controllers of our mind, instead of being controlled by our mind and senses, we become nishta, steady. I wtedy będziemy kontrolować nasz umysł, zamiast być kontrolowanym przez nasze zmysły i umysł i staniemy się wtedy nishta, stali. Like Prabhupada told the reporter, in a room full of naked women, I won't be disturbed. Tak jak Śrīla Prabhupada powiedział jednemu dziennikarzowi, że w pokoju pełnym nagich kobiet, ja nie będę zaniepokojony. So this is our process. We go step by step. I to jest nasz proces, że idziemy krok po kroku. Rupa Goswami has given a scientific step by step. I Rupa Goswami daje nam tutaj naukowy proces krok po kroku. A tao, in the beginning, shraddha, a little faith. Yes, we want to hear what is this. Bhakti. What is this Bhakti Yoga? What is this Bhagavad Gita? I na początku śrada, trochę wiary, że chcemy w stanie zrozumieć, czym jest ta Bhagavad Gita. Then Sadhu Sangha. We want to associate
But others who are also interested in this subject. Później Sadhu Sangha, że chcemy także mieć towarzystwo osób, które są zainteresowane tym tematem. The next step is Vajna Kriya. We take up the process. Okay, the devotees are chanting on their beads. I'll also chant on my beads. Devotees are bowing down to the deity. I'll also bow down. I następny proces Vajna Kriya. Widzimy, że wielbiciele podążają z tym procesem. Także będę podążał. Wielbiciele kłaniają się przed bóstwami. Także będę się kłaniał. The next step, Anartana Vritti. We give up our all unwanted habits and tendencies. I następny Anartana Vritti, żeby porzucić swoje niechciane nawyki i przywiązania. But that may take a long time. I to może zająć długi czas. But we have to continue at that level before we can go further. I możemy kontynuować właśnie z tego poziomu, zanim pójdziemy jeszcze dalej. Because in order to come to the point of understanding our rasa, we have to be completely nishta, completely steady, no more bad habits. I żeby naprawdę zrozumieć naszą rasę, trzeba być naprawdę nishta, stałym, bez żadnych złych nawyków. So to come to the point of anartana vritti, no more bad habits, and then become steady in Krishna consciousness, we can't jump over these steps. I jak się przejdzie ten etap anartana vritti i później będzie niszcza, stanie się stałym świadomości Kryszny, to nie można przeskoczyć tych etapów. Then we enter into real devotional service, ruchi. I wtedy wejdziemy w prawdziwą służbę oddania, ruchi. Then we have an actual taste for the process. I wtedy mamy naprawdę smak do tego procesu. So if we haven't gotten it step by step, then we think, I'm a follower of Lord Chaitanya, therefore I'm a gopi. No, that's not the right process. I jeżeli będziemy szli krok po kroku, wtedy nie będziemy mieli takiego zrozumienia, że ja podążam za Panem Chaitanya, jestem gopi. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Is Kamalesh satisfied? Yes, Guru Maharaj. But also I would like to I understand there is no need to try to search for our rasa. But the point is that someone is thinking that he needs to find someone to follow. But he is already given the best process to follow by chanting Hare Krishna Maha Mantra. If someone chants purely this Maha Mantra, it will be revealed to him because he already following footsteps of the pure devotees. So there's no need to find some other way to follow if someone even has such a desire, because Prabhupada gave us everything already, even in this area. That's right. That's a good explanation. You please translate that. Ja też powiedziałem, że ja rozumiem, że nie trzeba teraz szukać naszej rasy na tym etapie, ale też już my dostaliśmy najlepszy nawet proces podążania za czystym bhaktą poprzez właśnie tą mahamantę Hare Krishna. Jeżeli ktoś intonuje mahamantę Hare Krishna w czysty sposób, to zostanie mu wszystko objawione i Prabhupada da nam już wszystko nawet na tym, nawet w tej dziedzinie podążania za jakimś czystym wielbicielem. My to mamy poprzez mahamantę Hare Krishna też. Anyone else questions? Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Ja mam jedno pytanie. Uh-huh. Jak traktować osoby, które są w naszym towarzystwie i są z Hadżija? Zazwyczaj te osoby są takie słodko mówiące, elokwentne w wymowie, miłe dla wszystkich, no ale jednak przejawiają ten nastrój Hadżija i są dość natrętne. Czy traktować je jak, nie wiem, chore psychicznie, całkowicie zablokować je, no nie wiem, jak podchodzić do takich osób. So the question is, how to treat a person who acting as a sahajiya, and we see that in a way such a ordinarily dealing, such a personal relations, they may be look kind, talking sweet words, and may look such a gentle,
but we don't know how to deal with them because we may see that they do doing they having this sahajiya, you know, tendency. So best don't associate too much with them. I najlepiej jest, żeby nie przebywać z nimi za bardzo. Just be formally associate with them and then don't, you know, get intimate with them. Means reveal your mind to them and so on. Just, if they, because if they think they're so advanced, you won't be able to preach to them. I najlepiej także nie mieć, no, unikać ich towarzystwa, ponieważ oni są, oni już myślą, że są tak zaawansowani, że nawet nie będą w ogóle słuchać ciebie, jeżeli ty będziesz chciała ich nauczać. So don't associate with them. Dziękuję. Jeszcze na czacie jest jedno pytanie od Bhakty Michała. Chwileczkę. Przeczytać? Ja mogę przeczytać. Dobra, no to ja dziękuję. Krishna. So the question is from Bhakta Michał. How to understand conjugal love Radharani toward Krishna if she was already married to other person? Pytanie jest, jak zrozumieć miłość małżeńską Radharani do Krishny, skoro ona miała męża? Therefore, we have to understand Krishna's position. He's actually the husband of everyone. I dlatego trzeba zrozumieć pozycję Krishny, że on tak naprawdę jest już mężem każdego. Husband means one who is the enjoyer. Husband has the right to enjoy the wife. Mąż oznacza odbiorcą przyjemności, że mąż ma prawo cieszyć się swoją żoną. So the Sanskrit word is purusha, means the enjoyer, and prakriti is that which is enjoyed. So Krishna, ultimately, he's the only enjoyer, and everything else is meant to be enjoyed by him. I sanskryte słowo purusha znaczy ten, który się cieszy, i prakriti, czyli ta przeznaczona do cieszenia. I Krishna jest właśnie tym najwyższym odbiorcą przyjemności. So not only Radharani, but you also. I should be. Even you may be married, but still you should think that my first duty is to please Krishna. I także nie tylko Radharani, ale każdy z nas powinien wiedzieć, czy jest zamężny, czy nie, że naszym podstawowym obowiązkiem jest to, by zadowolić Krishnę. Another explanation is these affairs with Radha and Krishna are very intimate. So just to keep the mundane moralists from entering into them, so it appears like Krishna is doing something immoral, but the only real morality is to please Krishna. And immorality means Krishna, we don't please Krishna. I też jest inne wyjaśnienie, że jeżeli ktoś stara się w taki moralny sposób spojrzeć na te rozrywki, to ktoś może powiedzieć, że Krishna działa niewłaściwie, że w takie relacje wchodzi z zamężną kobietą. Ale tak naprawdę prawdziwą moralnością jest to, żeby zadowolić Krishnę, a niemoralną rzeczą jest to, co nie zadowala Krishnę. Therefore, generally, we don't discuss these things in a public meeting. Dlatego my nie dyskutujemy tych rzeczy w takich publicznych spotkaniach. If we're giving a lecture, generally we speak from Bhagavad Gita, we don't come to the point of the gopis and Radharani. I gdy my dajemy wykład i przeważnie jak rozmawiamy z Bhagavad Gita, to wtedy nie omawiamy tych tematów gopi i Radharani. Because we haven't understood we're not this body. Ponieważ jeszcze nie zrozumieliśmy, że nie jesteśmy tym ciałem. We think that the laws of this world are meant also for Krishna. I myślimy, że te prawa w tym świecie, one także odnoszą się do Krishny. Just like your question, to me it indicates
that you're a neophyte, you have to ask a question like this. I to twoje pytanie do mnie oznacza, że jesteś neofitą, by zadawać takie pytanie. So that's okay. Every one of us, we're all neophytes in the beginning, but then gradually we understand Bhagavad Gita. I'm not this body. And that was the argument Arjun was giving. I to jest w porządku, że każdy z nas jest neofitą i dlatego musimy bardziej zrozumieć Bhagavad Gita, że nie jesteśmy tym ciałem. I też to pytanie zadawał Arjuna. Because Arjuna was giving the argument from the moral point of view that if we have this war, then all the men will be killed, the women will be left unprotected. Unprotected women, the unwanted progeny will come, unwanted children will come, and this way the whole society will be degraded. Arjuna dawał argument, że jeżeli dojdzie do tej wojny, to wtedy nie będą chronieni starsi członkowie rodziny, kobiety zostaną zdegradowane, będzie niepożądana populacja i dlatego to nie jest dobra rzecz, żeby działać w ten sposób. But there's a higher level. When Krishna started speaking to him, he first of all said, Kutas, where have these impurities come upon you? You should know better than this. Ale z wyższego punktu widzenia, gdy Krishna zaczął do niego mówić, to powiedział, Kuta, skąd te wątpliwości się u ciebie pojawiły? Na jakiej platformie ty mówisz? Why are you being sentimental? Dlaczego jesteś sentymentalny? You should do your duty. Powinieneś wykonywać swój obowiązek. So similarly, we should do our duty, which is to serve Prabhupada. Podobnie powinniśmy wykonywać nasz obowiązek, jakim jest służenie Śle Prabhupadzie. Then everything will become clear. I wtedy wszystko zostanie nam jasno wyjaśnione. So, Mihal, do you accept that? That if we please Prabhupada, then Krishna will be pleased. If Krishna is pleased, then everything will become clear, like the blue sky. I czy to akceptujesz, Michale, że jak gdy zadowolimy Śla Prabhupada, to także Krishna będzie zadowolony i wtedy wszystko będzie nam objawione tak jak czyste niebo? Oh, Michal. Yes, he said, yes, thank you very much, he wrote. You're very good. Any more questions? Czy są jeszcze jakieś pytania? Then we'll stop here. Nectar Devotion Key. Jai. Na czacie jest jeszcze jedno pytanie. Narayani. There's one more question. Yeah, what is it? There's one more question. Yes. Question is, Guru Maharaj, how to understand that we are on the level of Anatta Nivritti? Is it important to understand or just let it go? It is from Narayani Mataji. No, we should be honest in our analysis of our own position. Powinniśmy być szczerzy poprzez analizę naszej własnej pozycji. Then we can understand who is superior to us, who's inferior to us, and we have to deal with them accordingly. Wtedy możemy zrozumieć, kto jest do nas nadrzędny, kto jest podrzędny w stosunku do nas i odnosić się do tych osób odpowiednio. If someone is more advanced than us, we should hear from them, we should respect them, speak highly of them. If someone is equal with us, we make friends with them. Someone is less advanced, we show mercy, we try to give them the proper instruction. Jak ktoś jest nadrzędny do nas, to oddajemy mu szacunek, słuchamy jego instrukcji. Jak ktoś jest równy z nami, wtedy się z nim przyjaźnimy. Jak ktoś jest podrzędny w stosunku do nas, wtedy staramy się dać mu łaskę, pomagamy mu. So this means we have to be honest about what is our position, what is our adhikari. I wtedy do tego musimy być szczerzy, jaka jest nasza pozycja, jakie jest nasze adhikari. That means are we anatta nivritti? Are we past the stage? Are we nishta? Are we steady? Czy to oznacza, że przeszliśmy przez etap anatta nivritti, że jesteśmy nishta,
stali w każdych warunkach. Or if there's an earthquake, will we start screaming like a, you know, like a child? Mommy, mommy. Gdy jest, czy może jest tak, że gdy jest jakieś trzęsienie ziemi, to wtedy my krzyczymy jak dziecko, mamo, mamo. Prabhupada said he was in Mexico City once there was an earthquake. Prabhupada opowiadał, raz był w Meksyku, gdy doszło do trzęsienia ziemi. Yes, and people were screaming on the street. I ludzie krzyczeli na ulicy. Mostly the women. Przeważnie kobiety. Okay, glory to Prabhupada. Hari Bol. Wszelka fasz na Prabhupadzie. Hari Bol. Glory to Premananda. Thank you very much. Thank you very much.